Gdzieś od początku to jakby rosło, rosło razem ze mną, tak? Czyli e, pierwsza, pierwsza umowa jako trenera u 14 e, i, i tak naprawdę wtedy nie miałem takich wielkich potrzeb, bo, bo byłem świeżo po ślubie, byliśmy tylko z żoną po, po studiach i wydaje mi się, że z roku na rok to, to, to rosło, bo też e, szukałem sposobności, żeby pracować tylko w klubie, bo uważałem, że muszę poświęcić się tylko. Pracy jako trener piłki nożnej, żeby. No to jest wąska specjalizacja, ale uważam, że musiałem poświęcić swój czas, swoją energię na to, żeby się w tym kierunku rozwijać. No i wiadomo, mieć, mieć środki do życia. No tutaj moja żona jest wyrozumiała i bardzo dziękuję za, za, za wsparcie, za wyrozumiałość no bo to też nie jest dla niej, dla niej łatwe ani komfortowe, że, że kogoś nie ma cały dzień w domu, na weekendach tak samo i, i wiem, że to jest trudne, natomiast wiesz co, nie było takiego momentu, to po prostu rosło ze mną, gdzieś tam coraz więcej z siebie dawałem, coraz więcej się uczyłem, wydaje mi się, że coraz większą wartość stanowiłem dla klubu, więc klub też starał się jakoś to odwzajemnić, i jednego momentu, jakby nie ma takiego konkretnego, to, to gdzieś rośnie, rośnie, rośnie. I najważniejsze jest to, że, że, że tak mi się wydaje to jest moja pasja po prostu że okej, okay, jest y, gdzieś tam początek grudnia za chwilę y, jest już ciężko, bo my akurat pracujemy od maja bez przerwy. Y, nie mieliśmy więcej niż dwa dni wolnego pod rząd i jest to wyczerpujące, ale no, to mnie nakręca to kocham i jestem też takim człowiekiem, że muszę mieć cel w życiu. Zaprogramować go sobie, zaprojektować i krok po kroku dążyć, dążyć do realizacji, a jak go osiągnę, no to nie odpocznę, tylko sobie wyznaczę następny. Zdradzisz, jaki jest teraz Twój cel? Najbliższy mecz z Pogonią Szczecin w niedzielę, następnie SMS-Łódź, potem odpoczywamy, a potem zabieramy się znowu do pracy. No dobra, taki zaprogramowany, dalekosiężny cel. Dalekosiężny cel. No, tak jak mówię, teraz jestem akurat w takim okresie, że no, to, co chciałem do 30 roku życia, osiągnąłem i, i tak naprawdę w tym momencie na mojej liście celów do bodajże do 2000. 30 roku. Czyli do 40, tak? Tak, do 40 mam cel, taki zapisany w 2014 roku, aby gdzieś pomóc, któremuś zawodnikowi tak się rozwinąć, aby trafił do dorosłej reprezentacji Polski, czyli do, do pierwszej reprezentacji Polski. Tak mówiłem, miałem wtedy 24 lata, to było 6 lat temu, więc przyspieszyłeś ten proces chyba. No w dorosłej reprezentacji, czy tak komuś pomogłem, nie wiem. Miałem tam cele pośrednie, jak pomóc właśnie rozwinąć się zawodnikom, tym młodym, żeby trafili do pierwszego zespołu, potem żeby zadebiutowali w pierwszym zespole, e, potem właśnie bycie trenerem rezerw lub celiotki. O, o tym, że będę miał styczność z pierwszą drużyną nawet no, sobie nie wymarzyłem, ani tego nie założyłem jako cela, a gdzieś e, życie mi to dało. Eee, więc w tym momencie myślę, że małymi, małymi kro kroczkami jakieś drogi różne się otwierają, są propozycje. Zobaczymy. Czyli rozumiem, jesteś zwolennikiem dużego celu, który podzieliłeś sobie na kawałki, na cele etapowe i tak to u ciebie funkcjonuje. Dokładnie. Tak mi jest łatwiej i to mnie napędza, bo codziennie rano wstaję, wiem do czego dążę. I ja to jest dla mnie najlepszy sposób na funkcjonowanie. Strasznie mi nie po z tą metodą. No, <laughs> Nawet kiedyś pisałem na ten temat, że, że w sumie no bardziej chyba określony styl życia, może wartości w tym życiu, są, są, są może nie wiem, bardziej takie namacalne, nie? Bo, bo, bo tutaj jak mówimy o celu na 2030 rok, który założyłeś w 2014. No to w tym życiu twoim na pewno po drodze się tyle zmieniało, zmieniło, że szacun, jeżeli ta droga będzie naprawdę tak idealnie wymyślona przez ciebie w tym 2014 roku. Akurat to jest cel numer 7, a poprzednie 6 zrealizowałem, więc no, jak to mówią, celuj, celuj gdzieś tam w gwiazdy, a trafisz w niebo co najmniej, więc, więc cele są na pewno ambitne, ale no, taki akurat mam styl funkcjonowania, głęboko w to wierzę i, i chcę to robić. Natomiast też wiadomo, że no, w życiu są różne sytuacje i to się może zmienić, i też zrozumiem, jeżeli tego nie osiągnę, bo osiągnąłem już sześć pozostałych, więc ten siódmy fajnie by było, natomiast kwestia, czy za tyle lat będzie on tak dla mnie ważny, istotny, że, że będę go chciał e, zrealizować, zobaczymy. Natomiast, no tak jak mówiłem, ludzie są różni i, i to jest fajne, że, że ty masz inaczej, bo, bo to też, e, wiesz, możemy się razem od siebie nauczyć, a przede wszystkim gdzieś tam będę sobie wracał środkiem komunikacji do, do domu i pewnie może mi tam myśl twoja krążyć po głowie, będę się mógł zastanowić i, i umocnić w tym, co, co, co myślę ja albo, albo to słabie być może zmienię. Mhm. Powiedz mi jeszcze, bo wspomniałeś o reprezentantach, o ekstraklasowiczach, co różni, jaka jest największa różnica między tymi zawodnikami, którzy się przebijają, bo wiemy, że w Wiśle kilku z którymi miałeś do czynienia się przebijało w ostatnich latach, a tych, którzy no, jednak tego ostatniego kroku przed karierą seniorską nie są w stanie zrobić. To jest bardzo złożone, bo oprócz talentu, pracowitości i wszystkich takich tych szablonowych działań no, trzeba też mieć. Uważam dużo samodyscypliny, samozaparcia i też odpowiednie środowisko wokół siebie bo to jest bardzo ważne. No, pamiętajmy, że mm, jeżeli chłopak ma 16, 17, 18 lat e, i gdzieś e, zadebiutuje w pierwszej drużynie, czy zacznie treningi, nagle zaczyna się szum medialny, e, czy menadżerowie, czy koledzy, koleżanki, etc., mówię o całym środowisku, e, no, zaczyna się szum i z tym sobie też trzeba poradzić. Uważam, że trzeba mieć taki albo wewnętrzny, twardy kręgosłup, żeby się w tym nie zagubić albo mieć wokół siebie życzliwych ludzi, którzy nam jakby podadzą rękę i też nas przez to e, przeprowadzą i myślę, że to jest takim no, ważnym czynnikiem, bo też wiemy, że niektórzy są nie wiem, pracowici, niektórzy są e, mają ogromny talent, ale jednak czasem się, się w tym gubią, ale myślę, że to jest teraz, e, to jest ok piłka nożna, ekstra klasa, ale tak samo jest w życiu, czasami dostajemy coś od życia, czasami coś Coś wygramy, i kwestia, czy jesteśmy na to gotowi. To akurat w książce Szczęście czy Fart, stąd to zaczerpnąłem, że na szczęście też trzeba być przygotowanym, trzeba, trzeba to umieć wykorzystać. Ja zawsze zawodnikom mówię, że słuchajcie, musicie w swoim życiu robić wszystko tak, że jak podjedzie pociąg, to ty jesteś przygotowany do tego, żeby do niego wsiąść. Bo czasem przyjedzie i nie wiadomo, czy podjedzie drugi raz. On przyjedzie, a ciebie nie będzie na stacji, więc.